dla nas współpraca ze startupami. To nie jest przyjemność, to nie jest kaprys, to jest konieczność i obowiązek. Po pierwsze, wierzę w to, że powstaną firmy, które zawojują rynki światowe. Z 1000 startupów pewnie sukces taki światowy odniesie co najwyżej 100, natomiast wciąż warto sfinansować te 1000, żeby nie przegapić tych 100, które mają ten największy potencjał. Państwo chciałoby zaangażować najbardziej utalentowanych swoich obywateli w to, żeby tworzyli ponadprzeciętne rozwiązania. I trzeci powód, dlaczego państwo wspiera startupy, bo wie, że jeśli nawet tym, które nie odniosły sukcesu, ale stworzyły innowacyjne rozwiązania i zbudowały jakąś dodatkową wiedzę, ta wiedza zostaje już w gospodarce. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jesteśmy narodem ludzi inteligentnych, że doskonale wiemy, że gdziekolwiek Polacy pojawią się na świecie, dają sobie radę, a przynajmniej większość z nich daje sobie radę i to bardzo często znakomicie. Ja często słyszę, ach, gdzieś tam w studiach projektowych, które projektują, czy to dla Ferrari, czy dla Rolls-Royce'a, czy dla innych wielkich firm światowych motoryzacyjnych, tam jest mnóstwo Polaków, można byłoby to wykorzystać. I teraz, co jest dzisiaj naszym zadaniem wielkim, uważam, jako rządzących, jako polityków, którzy zajmują się sprawami Rzeczypospolitej, a więc zajmują się także sprawami nas wszystkich. Otóż wykorzystanie tego potencjału tutaj w kraju, zanim on się znajdzie za granicą. Wykorzystanie go tu, stworzenie dla nich możliwości rozwojowych.